Cześć, bracie. To są twoje dziewczyny wszystkie? To są wszystkie twoje dziewczyny? Tak, tak. To jest Dęta Orkiestra Żeńska, jedna z trzech w Polsce, Olimpia. I my tak zawsze w piątek, tak mi grają. Ja tu jeszcze stoję na... Właściwie siedzę tutaj na... A znasz imię każdej z nich? No jeszcze nie uczę się teraz na pamięć. Będę je wszystkie rysował. Poczekaj, zobacz, jak one sobie dyrygują nawzajem. Pięknie, no w ogóle to jest jeden pan, który ty wszystkim zarządza i dyryguje. Straszny hałas, no nie? Straszny hałas, ale bardzo wam dziękujemy! Pół miasta zatrzymało się, żeby to zobaczyć, no. To tak zawsze, to normalka. Mamy też jeszcze piękne drzewa, zobacz, niewycięte, zielone. Szczecin jest jednym z najbardziej zazielonych miast w Polsce. Ale bo Szyszki tu nigdy nie było, czy co? Drzewa były zawsze. A Szyszki tu nigdy nie było i dlatego się udało utrzymać? Nie, tutaj żadnych Szyszek nie ma. Wchodzimy do galerii? Możemy? Najpierw chciałem się powitać. A może w galerii, wiesz, bo to jest strasznie głośno. No, zapraszam, okej. Okay. Do zobaczenia. Chciałem cię powitać piórkiem i węglem zamiast chlebem i solą, bo to podobno... Gospodarska wizyta. Ej, tak? Ale zobacz, zobaczcie widzowie nasi kochani, bo to legendarne są rzeczy, tak. Podejrzewam, prawda? Kiedyś już używałem węgla, jak produkowałem zinę. Tak mówiłem, no oczywiście, no, jak się wypychałem na zinę. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa, profesor, doktor, doktor zin. Zaczynałem od tego, robiłem to, żywo, tutaj. A potem używałem piórka. To jest takie coś, co się patrza w tuszu specjalnie. Wiesz. No to jest tusz, to jest piórko. W ogóle jak chodziłem do podstawówki, wiesz, było kiedyś 8 klas, no to się oczywiście maczało w tym, w takim inkauście i to była Akademia Pana Kleksa, po prostu. Ale tak ile to lat temu było? 40 parę. Teraz dzieci już nie wiedzą, nawet co to jest Kleks. Dzieci chciałyby to pewnie jakoś przesuwać, ale wygląda doskonale i ja sobie to zostawię, jeśli pozwolisz. Oczywiście, mam ich kilka i na pewno ten był używany, jeszcze są resztki odcisków palców i resztki tuszu specjalnego. Dobrze. Ale węglem też? Przecież ty nie masz aż tyle lat, no daj spokój. No wiesz, ludzie tak długo nie żyją. I będziemy grać w karty od samego rana, Henryk, bo zwykle jest właśnie tak, opowiadałem o tym widząc. Wpadasz do Warszawy, rozmawiamy sobie w Warszawie o różnych rzeczach, ale nigdy nie mieliśmy okazji zrobić najścia u ciebie w galerii w Szczecinie, więc dziękujemy za zaproszenie. Ja również dziękuję, że przybyliście, to dla nas wielki zaszczyt. Tak, oczywiście, bo wiesz, ja tu nie mam taki... żadnej kominiarki wolności wprawdzie, ale no to wszystko jeszcze przede mną. Wiesz co, to teraz jest właśnie problem, bo w Anglii jeszcze się wydarzyło. Słyszałem. Konserwatyści chyba nie za bardzo. Jest tam taki bajzel, że to mi przypomina mi takie położenie się spać z Komorowskim, a obudzenie się z Dudą trochę. No. A wiesz co robi teraz pani no. May? Mayday, mayday, mayday. Jak Macron wygrał, to miałem Macron, a inni mówią Le Pen, Macron, Damour. Dziewczyny jeszcze będą grały tam cały czas? Oczywiście, grają cały... Skupić, jak one, wiesz, no bo to nie wyglądają najgorzej. No. Wiesz co, bo to jest tak zwana kompozycja ramowa. One zaczęły grać tak. I skończymy też grą. Zresztą i nie tylko. I bardzo mamy dziękuję za czerwony dywan, bo to też nie jest takie oczywiste. No wiesz, takie małe kan. Wiesz, słuchaj, to jest... Aleja Wojska Polskiego, jedna z najpiękniejszych, najdłuższych ulic w Polsce. W ogóle tam dalej jest cała zielona, idzie aż do Głębokiego. I tu jest taki właściwie kudanik taki, wiesz. To tutaj będzie Berlin niedługo. Kurfürstendamm. I tutaj właśnie w tej chwili to jest przebudowywane i tutaj będzie taka wielka aleja sklepowa, czyli będą tak... Miejscówkę sobie wybrałeś niezłą przed laty. Tak, no ja wcześniej się tutaj zadomowiłem. Więc galerie, piękne sklepy, harocy i inne i oczywiście restauracje. Co dobrego u ciebie powiedz, bo tak jak sobie popatrzymy na te wszystkie ściany, to jest to dużo aktualności, to ale nie historia, tylko. To jest historia, wiesz, wiele rynków, zobacz, Brexit do nogi. Nawet nie wiedziałem, wczoraj że to nie mam. Było, nie wierzę, musiałeś przewieźć. Nie, czekaj, to wisi, to jest taki miszmasz, zobacz, stary dowcip Szydłowiec, czyli wtedy ten minister jakiś tam mówił, że jemy widelce. Ale to też cały czas aktualne. Ojciec Mateusz, wiecznie żywy. Misja, no to o, ten rysunek jest. Wiesz co, jak wtedy była ta afera w Janowie Podlaskim, to właśnie te konie uciekły i Arabowie powiedzieli, że przyjmą każdą ilość uchodźców z Polski. Czy ty jesteś gotowy na to, żebyś dzisiaj popracować też? Czy ty jesteś artysta i wiesz, rano się nie ruszasz? Ja najczęściej pracuję rano w ogóle, wiesz.
bo ja mam wtedy taką adrenalinę. To znaczy tak, kawka z Sawką, walę 3 espresso i jestem już wtedy na koło 12, kryzys, koło 14 muszę się iść na jakiś fitness. Ale nie masz tak, że jak się budzisz, to tak odpalasz sobie sieć i widzisz, że tak, Andrzej rysuje, coś stworzył. Nie podglądam konkurencji absolutnie. Bo to wiesz, człowiek się sugeruje na przykład różnymi rzeczami, albo mam na przykład taką teraz tendencję, żeby się w ogóle zabawić, wiesz, takie rzeczy ponadczasowe. To znaczy, wiesz, o, to jest ta ściana, gdzie robię takie grafiki właśnie, na przykład najbardziej dumny... Wychodzisz z Sawki, idziesz w inną stronę trochę, tak? No tak, no bo trzeba się dywersyfikować. Świat się zmienia, wiesz, świat idzie do przodu. Ileż można żyć polityką? Po prostu... No ale daj spokój, wczoraj miałeś tu Beatę Szydło. To jest dla ciebie jakaś inspiracja, no. No tak. Szczególnie, że pani Beata mówi, że musimy przypomnieć sobie, że są w Polsce rzeki i musimy przypomnieć sobie o tym, że jest coś takiego jak żegluga śródlądowa, więc... No to szczególnie u nas. Oder mamy tutaj piękną, po której pływają łabędzie. To w wolnych chwilach jeszcze łabędzie? A nie, wiesz co, to tu żonę akurat... Zmuszasz. Tak. Ja jestem artystą, ty też bądź. Nie, po prostu w domu nie ma miejsca na takie... Bo to było na wystawie i tutaj chwilowo po prostu trzymamy. To są takie witraże techniką Tiffany. Wpadają do ciebie co mieszkańcy Szczecina? Oczywiście. Niemcy prawdziwi przychodzą? Czasem mówią, przychodzą Niemcy, ale szczególnie ci polscy Niemcy. Ci polscy Niemcy przychodzą po różne gadżety, na przykład o takie koszulki typu... Czy to prawda, że każdy sapiens jest homo? Homo, tak. To się bardzo cieszy. Ja byłem w Warszawie ostatnio. Powiem ci, tylu sapiensów było na ulicach, że hej. Macie chyba ale... parady wolności, czy nie? Tak. Mamy wolność do jedzenia na przykład. Czy wiesz, jak poszczą wegetarianie? Zerkniesz to na widzów? Wegetarianie jak poszczą? No, jedzą mięso. Właśnie ja chodzę teraz z taką koszulką prowokacyjnie. Powiedz mi, bo wczoraj, kiedy tutaj krążyliśmy, przygotowywaliśmy się, to się okazywało, że na każdym rondzie, a macie ich trochę, wszyscy mówili, pozdrawiamy, witamy, dzień dobry. W Warszawie to jest w ogóle prawie niespotykane. W niemieckim mieście witają cię chlebem i solą, a w polskim mieście Warszawie nie? No bo tutaj naprawdę mieszka dobry sort i tutaj mieszkają prawdziwi Polacy. Mieszanka, w ogóle taki miszmasz. Wyobraź sobie, że tutaj a widzisz... A macie Ukraińców? Tak, też, tak. W 600-tysięcznym mieście, 600-tysięcznym jest około 10% Ukraińców. Wielu biznesmenów mówi mi, że bez Ukraińców nie dałoby sobie rady w swoim biznesie. Ale jeszcze wracając do ludności, to my tu mamy taki miszmasz. Spójrz, mamy orkiestrę, ale najwięcej finalistek Miss Polonia pochodzi ze Szczecina. Pierwszą Miss Polonią była Lidia Wasiak, 83 rok. Także to jest naprawdę piękne miasto. Ale to pod tym kątem wybierałeś sobie miejsce do życia? No nie, w Szczecinie jedziemy. To życie wybrało za mnie, albo historia, ale staram się tutaj bywać jak najczęściej, znaczy właśnie tu jest dom, a dalej to już są tylko luźne podróże po całej Polsce, no bo cała Polska jest naszym domem. To prawda. Czy ty jesteś gotowy na szaleństwo jakieś? Oczywiście, tak. Bo ty jesteś praworęczny? Tak. Tak, dobra, czyli ja z tej strony. Tak, dobrze. Praworęczny jestem i właśnie chciałem zrobić rysunek o najbardziej palący problem. Palący problem? No, teraz. Ale nie fajki. To jest oczywiście, zobacz, mam telewizor. Czy ja mam za to płacić? Oczywiście, że tak. No właśnie, ale Nie zapłacisz, to tutaj nie będzie deptaku pięknego, tylko będzie albo ABW, albo CBA, albo zwykła policja, albo na pewno Straż Miejska, Straż Kurska. Ale za samopatrzenie? No. Kurczę, to wiesz co... Szczególnie, że opowiadaliśmy dzisiaj rano, że nie będzie Opola, ale będzie 25 lat muzyki disco polo w Polsce. Specjalna gala, wiesz. Nie, w ogóle wiesz... Za to każde pieniądze. Po tych wszystkich problemach, że w Opolu nie wyszło, w Kielcach nie wyszło, gdzieś tam jeszcze nie wyszło, nawet w Szczecinie nie wyszło, to się okazuje, że Opole będzie przeniesione do sali kolumnowej. To ładne. To tak myślę, przystąpiłem. Nie, ale jest coś takiego w tym, myślę, w Kurskim, tak? Facecie, który ma, no, jest znany z tego, że jest fajnym cynikiem, złośliwcem, inteligentnym gościem. Tak, i on teraz wychodzi i mówi, ja potrzebuję kolejnych milionów na misję. Włączasz tą telewizję, myślisz sobie, what the fuck, jaka misja? Wiesz, to jest tak oczywiste, uszyte tak grubymi nićmi, że... Albo misja, albo dymisja. To co, lecimy? Tak, bardzo proszę. No tak myślę, ja chciałem, to jest taka ilustracja przyszłościowa do nowego elementarza, bo wiesz, wraca... szkoła ośmioklasowa, więc będzie falski. Dobrze. To ja tak sobie przypomnę z pamięci, jak ta ala mniej więcej wyglądała. O, to jest taka była dziewczynka. Pamiętaj, że jeśli ala się okaże, że była ze Szczecina, to musisz... Aha, żeby się nie okazała alem.
No więc mamy Alę. Ala jest uśmiechnięta. Ale dziewczyny nieźle grają i one mają siłę, tak? Ty je odwołujesz później? No, nie, słuchaj, one mają taką siłę w płucach, to jest, wiesz, orkiestra dynta, wiesz, to naprawdę trzeba się naprawdę, to jest bardzo bardzo zdrowe. To jest prawdziwa robota, nie jakieś tam moje gadanie czy twoje rysowanie, nie? Nie tak, obrażając oczywiście. To jest praca, bo, wiesz, tutaj trzeba grać czysto i każdy fałsz wyjdzie. To prawda. A właśnie, i to jest Ala. Tak jest. A to jest taki jej ulubieniec, to tak, ulubieniec i to jest taki, o, takim ładny awionek zrobimy. Ja to tak już szybko rysuję i niedokładnie, bo szkoda mi czasu antenowego. Że nie oszukamy, no. No żaden tak, mleczko. Tymi wiesz, że ostatnio Andrzej był u nas i on mówi, że ja nie mogę być, jak ja w ogóle, że ja wszedłem do internetu, jestem już na siebie zły, bo on mówi, że coś, co wywoła kryzys na świecie i świat się skończy, to na pewno będzie wywołane przez internet. No bo to jest straszne. No straszne. Słuchaj. Co byś nie robił, to jest w tej chwili już publikowane na całym świecie. Kiedyś, jak ja robiłem rysunek, to ja go mogłem miesiąc wcześniej zrobić i on był i sobie wyjechać na urlop. W tej chwili się okazuje, że ja, śmiechem albo jadem mogę zainfekować cały świat w ciągu jednej minuty. No jadę, mówmy się, Sawka, jesteś lewakiem i zabijasz jadem. Rosyjski haker może wszystko, a szczególnie ma haka, bomba, sierpa i młota. No nie, młotem ogłuszy, hakiem przydusi. Przydusi. Dobra. To idziemy do chmurki. Dobra. Powolutku. A, to chmurka będzie skomplikowana. Ja teraz sobie przypomnę kaligrafii. Widziałeś, tak mówiłem ci, że ja kiedyś robiłem kleksy właśnie i nas uczono kaligrafii. Zresztą Steve Jobs, dlaczego był geniuszem? Był geniuszem dlatego, że rzucił studia w koledżu, ale został na kaligrafii. Dlatego ma najlepsze ikonki. I za to go kochamy. Im mniej, tym lepiej. Tym więcej. Będziemy kaligrafować. O, zobacz. A... Tu połączymy ly. Wiesz, to była moja zmora. Tak? I stała za plecami taka pani i mówiła, to A u Andrzeja w ławce obok jest ładniejsze niż twoje. A pisałeś tym... Już nie pamiętam. Nie, no jestem trochę młodszy od ciebie. Już raczej długopisem. Nie, to... No, wiesz. Długopisesz, jakbyś spróbował piórem wiecznym, to się pisze o wiele lepiej. Jak mam pióro, to piszę wyraźnie. A pewnie gęsim piórem, to jeszcze bardziej. I jeszcze bez linii, to już dopiero. Ma... Nie kota, tylko asa. Ala ma. No jak ładnie połączyłem, kurczę. Nie, ta rzecz, ty się nadajesz na. Ala ma asa. No. Dobrze. Ale as. Zwierzę, za chwilę będziemy przesiadać się na łódkę i tego się boję, bo pogoda jest wprawdzie doskonała, ale zamierzamy szaleć łódką, która ma 300 koni pod maską, więc wiesz, tam jest bezpiecznie u was nad wodą? Bardzo. Jeśli w ogóle polecam Szczecin od wody. Jeśli pójdziesz do starej rzeźni. Tak. Tak? Popłynę tam. A popłyniesz tam. Mm-hmm. No słuchaj, no to ja w ogóle, gdybym był takim PR-owcem, może kiedyś będę zatrudnionym etatowo w Szczecinie, to bym zaczynał, bo w ogóle przywoził gości, zamknięte oczy. Wysadzał ich po tamtej stronie. Tak. I od tamto, jeszcze potem wywiózł na wodę. I dopiero potem można oglądać nasze piękne miasto. Ale ma asa, a as ma? No właśnie, co ma as? No to teraz musimy przystąpić do części drugiej. Tutaj damy mu coś takiego. Tutaj. Nie, wszyscy wiadomo, bo... Na smyczy chodzą dzisiaj wszyscy, to jest oczywiste. To jest taki mały paralizator. Zginiesz kiedyś, Sawka, za ten swój cynizm. Dobrze, że nie robimy tego we Wrocławiu, bo już by jakby nic tu było. A, zabezpieczony. Tak. No, ale to, żeby jeszcze było bezpieczniej. O, tak. Właśnie, bo wiemy po co jest. Po co jest misja. Ala ma asa. O! Ciach. Zmyśliłem się. Sawka. Bardzo ci dziękuję, Heniu, za spotkanie, za gościnę. Ja wczoraj się tutaj byłem, kiedy był taki nocny nalot trochę na twoją galerię, ale to nie wyglądasz tak dobrze. Mam nadzieję, że uda ci się to drogo sprzedać. Dobrze, bardzo dziękuję. Ale niespodzianka. Jeszcze? Tak. Okay. A to jest specjalnie dla ciebie, będziemy musieli to zabrać. To zabrać? Nie. To co jest w tyłu. Na próbę twoich bojaży. To prawda. Ten kuźniar ma taki przerób, że nawet Uber czy Iber. Dziękuję, to obiecuję, że po programie wrócimy po ten rysunek tutaj do ciebie. Dziękuję za gościnę i jakbyś był w Warszawie, to wpadaj. Czuł się jak u siebie. Idziemy zobaczyć dziewczyny jeszcze? Tak. Posłuchać też. Dziewczyny oczywiście. Dobrze. O!
Urząd Miasta o tym był poinformowany? Masz zgodę na spotkanie publiczne? Mamy zgody na wszystkie demonstracje przejścia oraz tego typu akcje. Fajnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Geniu, do zobaczenia. Zobacz, widzisz, te dymki ci się podobały? Ktoś ci to dym napisał, a to jest jeszcze jeden. Ładne. Bardzo dziękuję. Trzymaj się. Do zobaczenia, Heniu. Wszystkiego dobrego. Na razie.